Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najbardziej aktywnych rosyjskich samolotów wielozadaniowych wykorzystywanych obecnie podczas wojny na Ukrainie pozostaje samolot Su-34 Fullback, który jest tak nazywany w kodzie NATO. Jest to maszyna określona jako samolot wielozadaniowy, chociaż jej dotychczasowe wykorzystanie na Ukrainie wskazuje raczej na to, że jest to samolot traktowany przez Rosjan jako bombowiec frontowy. W ostatnich dniach ukraińskie media potwierdziły m.in. że Rosjanie wprowadzili do służby w jednostkach liniowych trzy kolejne samoloty tego typu, dostarczone przez państwową korporację Rostek. Jest to już trzecia partia samolotów Su-34 dostarczonych do rosyjskich jednostek lotniczych w tym roku. W sumie w ciągu całego roku Rosjanie mieli odebrać według najbardziej ostrożnych szacunków co najmniej siedem samolotów tego typu. Jednocześnie poprzednia dostawa samolotów SU-34 miała miejsce w czerwcu bieżącego roku. Produkcja samolotów SU-34 została zwiększona w związku z dużymi stratami poniesionymi przez maszyny tego typu w trakcie walk toczonych na Ukrainie. Aktualnie nic nie wskazuje na to, by w ostatnich tygodniach, pomimo zwiększenia produkcji samolotów SU-34, producent tych maszyn zdecydował się na skrócenie prób przeprowadzanych przed przekazaniem samolotów odbiorcy. Natomiast nie da się ukryć, że z wykorzystaniem Su-34 podczas trwającego obecnie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego coś jest bardzo nie tak, bo samoloty te poniosły naprawdę duże straty na skutek działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Tylko w 2022 roku Rosjanie zapisali na swoje konto utratę co najmniej 16 samolotów tego typu. W 2023 roku czterech a w bieżącym siedmiu maszyn. Generalnie SU-34 były często zestrzeliwane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą podczas działań prowadzonych nad pierwszą linią frontu, ale nie oznacza to, że tylko tam samoloty SU-34 wykorzystywane przez Rosjan były niszczone przez Ukraińców. Ostatnie potwierdzone doniesienia mówią o zniszczeniu lub poważnym uszkodzeniu co najmniej trzech samolotów Su-34, do którego miało dojść 22 sierpnia 2024 roku na lotnisku Marinowka w obwodzie wołgograckim na skutek ataku przeprowadzonego przez ukraińskie drony okoliczności w jakich niezależni eksperci są skłonni zaliczyć Ukraińcom zniszczenie jednego i uszkodzenie dwóch kolejnych samolotów Su-34 dowodzą jeszcze jednego a mianowicie tego że Rosjanie mają spory problem z zapewnieniem odpowiedniej obrony przeciwlotniczej albo raczej przeciwdronowej swoim bazom lotniczym co powinno stać się w niedalekiej przyszłości Przedmiotem znaczącego zainteresowania ze strony rosyjskich władz wojskowych, gdyż w przeciwnym wypadku może okazać się, że Rosjanie narażą się najdelikatniej mówiąc na śmieszność, pozwalając, by ich bazy, których utrzymanie i wyposażenie kosztowało miliony dolarów, były atakowane przez drony za kilka tysięcy dolarów. O tym, że Coś Rosjanom tu bardzo mocno szwankuje było wiadomo nie od dziś, a potwierdziły to chociażby doniesienia o ukraińskim ataku na rosyjską bazę lotniczą podczas którego uszkodzony został najprawdopodobniej jeden z prototypowych egzemplarzy Su-57. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo nałożonego na Rosję embarga na dostawy różnych podzespołów, w tym m.in. komponentów elektronicznych potrzebnych do budowy nowoczesnego uzbrojenia wojskowego, nie doszło do wstrzymania czy nawet poważniejszego opóźnienia produkcji samolotów bojowych. Aktualnie sami Ukraińcy przyznają, że zakłady rosyjskiego przemysłu lotniczego prowadzą bardzo ambitny projekt budowy dużej partii samolotów Su-34, a także przyspieszyły znacząco produkcję samolotów Su-35 i Su-57, które te ostatnie określane są przez samych Rosjan i część zachodnich ekspertów mianem maszyn piątej generacji. Wiadomo skądinąd, że Su-57 były już wykorzystywane ze sporymi sukcesami podczas walk na Ukrainie. O ile jednak produkcja samolotów Su-57 napotykała na spore trudności od samego początku tego bardzo ambitnego, bardzo drogiego i realizowanego ze sporymi trudnościami projektu, o tyle warto podkreślić, że Rosjanie mają niejakie sukcesy przy rozbudowie swojej floty samolotów Su-35 oraz Su-34. Zgodnie z doniesieniami potwierdzonymi przez Ukraińców, Rosjanie planują prowadzić budowę samolotów Su-34 i Su-35 co najmniej do 2028 roku. Jednakże, biorąc pod uwagę, że na najnowsze samoloty Su-57 złożono stosunkowo niewielkie zamówienie, to wydaje się, że 2028 rok jest dość mało prawdopodobny, jeśli chodzi o ewentualny koniec produkcji samolotów czwartej generacji. Możliwe, że do tego czasu Rosjanie będą próbowali wprowadzić do produkcji seryjnej bardziej dopracowane niż Su-57, samolot Su-75, ale pozostaje to wciąż w sferze domysłów. Co się tyczy samego Su-34, to warto powiedzieć, że sami Ukraińcy uważają samoloty tego typu za poważne zagrożenie dla swoich sił zbrojnych, jak również dla infrastruktury energetycznej, której utrzymanie będzie miało Kluczowe znaczenie w kontekście nadchodzącej zimy. Między innymi z tego względu Ukraińcy deklarują, że ich obrona przeciwlotnicza otrzymała rozkaz, aby traktować priorytetowo zwalczanie samolotów SU-34. Oprócz działań podejmowanych przeciwko rosyjskim samolotom pojawiającym się na froncie, Ukraińcy starają się także doprowadzić do zniszczenia rosyjskich baz lotniczych, w których bazują SU-34, co powinno uniemożliwić prowadzenie operacji bojowych z wykorzystaniem tych maszyn. Sama historia samolotu SU-34 rozpoczyna się jeszcze w latach 80. w Związku Radzieckim, gdy Biuro Konstrukcyjne Suchoja stworzyło samolot SU-27 UB przeznaczony do szkolenia pilotów przesiadających się na samoloty SU-27. Już wcześniej do służby został wprowadzony samolot SU-24, określany często mianem bombowca frontowego, w którym zastosowano niezbyt często spotykane w Rosji układ kabiny, w którym pilot i operator uzbrojenia, określany czasami także mianem nawigatora, siedzą obok siebie i mogą pomagać sobie w wykonywaniu zadań bojowych. Su-27 w niedalekiej przyszłości stał się podstawą do stworzenia nowego projektu, który miał być cięższy, zdolny do zabierania większej ilości uzbrojenia i który, co szczególnie istotne, miał mieć większy zasięg. Nowy samolot bojowy, budowany na podstawie SU-27, miał być zdolny do prowadzenia uderzeń na cele naziemne, powierzchniowe i powietrzne, bez względu na porę dnia i nocy, w każdych warunkach atmosferycznych. Ponadto, producent zamierzał przystosować maszynę do wykonywania zadań rozpoznawczych. Podobną rolę w radzieckim lotnictwie miał docelowo odegrać także Su-24, którego bezpośrednim następcą miał stać się Su-34. Jednakże Program rozwoju SU-24 nigdy nie został dokończony ze względu na problemy gospodarcze, jakie pod koniec lat 80. nękały Związek Radziecki, a także ze względu na rozpad tego państwa na początku lat 90. Między innymi z tego powodu nie doprowadzono do końca programu budowy samolotów SU-24 przystosowanych do prowadzenia walki radioelektronicznej. Pomimo problemów trapiących już rosyjski, a nie radziecki przemysł lotniczy na początku lat 90., powstał prototyp T10W1, który określany jest obecnie jako Su-34-1. Maszyna od swojego protoplasty, czyli Su-27, różniła się m.in. zupełnie inną sekcją dziobową, wlotami powietrza i gondolami silnikowymi. 13 kwietnia 1990 roku dokonano oblotu prototypu, a w 1993 roku nadano mu obecną nazwę Su-34 i skierowano do dalszych testów. Prototyp nowego samolotu zaprezentowano publicznie m.in. podczas pokazów na terenie Białorusi w lutym 1992 roku. Natomiast publiczne prezentacje prototypu nie oznaczały, że program rozwija się zgodnie z założeniami wprost przeciwnie. Rosję i jej przemysł lotniczy trapiły różne problemy wynikające chociażby z bardzo złego stanu gospodarki, która musiała przejść od modelu radzieckiego, czyli centralnie planowanej gospodarki do modelu wolnorynkowego. W tych warunkach rozwój programu budowy nowego samolotu myśliwsko-bombowego, jak określano Su-34, zajmował coraz więcej czasu i pochłaniał coraz więcej tak potrzebnych pieniędzy. Ostatecznie program zakończono wprowadzeniem pierwszych samolotów Su-34 do służby w 2014 roku, gdy maszyny te zostały oficjalnie wprowadzone na stan rosyjskich sił powietrznych. Nie obyło się jednak bez problemów, które tłumaczono bardzo różnie. Z jednej strony pojawiały się głosy, że samoloty generują duże problemy techniczne, ponieważ są niedopracowane, a z drugiej strony producent twierdził, że winny jest niski poziom kultury technicznej wśród personelu naziemnego, który nie potrafi odpowiednio przygotować samolotów do lotu, a same samoloty są bardzo nowoczesne i ich wykorzystanie w lotnictwie napotyka na problemy, ponieważ personel nie jest odpowiednio wyszkolony. Najbardziej krytycznie oceniano 16 pierwszych egzemplarzy, które dostarczono do jednostki testowej, ale problemy pojawiały się także z innymi maszynami. W 2015 roku doszło do uszkodzenia jednego samolotu, który zsunął się z pasa startowego. W 2016 roku maszyna została przywrócona do stanu lotnego, ale zajęło to całkiem sporo czasu i wymagało zaangażowania bardzo dużych sił i środków. W 2019 roku dwa samoloty w styczniu zderzyły się w powietrzu. Kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, doszło do następnego wypadku zderzenia się dwóch samolotów w powietrzu. W 2020 roku jeden z rosyjskich samolotów SU-34 rozbił się w rejonie Chabarowska. Natomiast pierwsze doniesienia o rozpoczęciu produkcji seryjnej pojawiły się około 2008 roku, jednakże nieco później, bo dopiero w 2012 roku oficjalnie podpisano pierwszy kontrakt na dostawy samolotów Su-34, zgodnie z którym rosyjskie Ministerstwo Obrony zamówiło co najmniej 92 maszyny tego typu samoloty. Produkowano w zakładach w Nowosybirsku, wchodzących w skład kompleksu należącego do Suchoja, który stanowił część kontrolowanej przez rosyjskie władze państwowe zjednoczonej korporacji lotniczej. Do dnia dzisiejszego zbudowano co najmniej 160 samolotów Su-34, a ich produkcja wciąż trwa. I teraz jest ten moment, gdy padnie moje ulubione powiedzonko, które ktoś chciał nawet na koszulkę. Problem polega jednak na tym, że Rosjanie nie mają obecnie. 160 samolotów, 134 w służbie. Maszyny te były oczywiście wielokrotnie wykorzystywane na różnych terenach, podczas różnych konfliktów, gdzie mniej lub bardziej aktywnie działały rosyjskie siły powietrzne i bardzo często ponosiły straty. Pierwszym poważniejszym konfliktem w którym miały być wykorzystane Su-34 był konflikt w Osetii w 2008 roku, podczas którego samoloty te były z powodzeniem wykorzystywane do prowadzenia walki elektronicznej przeciwko gruzińskiej obronie przeciwlotniczej. Począwszy od 2014 roku, samoloty Su-34, które w tym czasie trafiły m.in. do 559. Pułku Lotnictwa Bombowego stacjonującego w Morozowsku, zaczęto wykorzystywać do lotów sprawdzających reagowanie sił powietrznych państw natowskich, a także do przeprowadzania różnych mniejszych lub większych prowokacji, które miały zachęcić w cudzysłowie, Armię państw NATO do podjęcia bardziej zdecydowanych działań, które z kolei pozwoliłyby na sprawdzenie, jak to wszystko funkcjonuje. Obecnie produkowane samoloty mają mieć lepsze systemy rozpoznawcze, na które mają składać się m.in. zasobniki UKRREU, UKRRT oraz UKROE, a także dodatkowy system przeznaczony do walki radioelektronicznej HIBINY wiadomo także, że poza Rosją jedynym zagranicznym użytkownikiem samolotów Su-34 pozostaje Algieria, która w 2016 roku zdecydowała się na dokonanie zakupu 12 samolotów Su-34. Warto też wspomnieć o tym, że w 2021 roku rozpoczęła się produkcja i zaczęły się dostawy nowej odmiany samolotu, podczas opracowania której wykorzystano doświadczenia zebrane między innymi podczas działań prowadzonych z wykorzystaniem Su-34 na terenie Syrii, gdzie maszyny te wykorzystywane są od 2015 roku i bardzo często dochodzi tam do ciekawych akcji z ich udziałem. Na niebie Syrii samoloty SU-34 działały m.in. jako maszyny rozpoznawcze, wykonując zadania rozpoznania obrazowego i elektromagnetycznego, ale także bombardując różnorodne cele, w tym podczas operacji bezpośredniego wsparcia własnych oddziałów walczących chociażby z siłami Jabhat al-Nusra czy tak tzw. państwa islamskiego. W tym czasie podobne stanowisko wobec działań wspomnianych organizacji zaczęły zajmować także inne państwa regionu, w tym chociażby Turcja, której relacje z Rosjanami działającymi na terenie Syrii były zawsze bardzo skomplikowaną kwestią. I tak 24 listopada 2015 roku o godzinie 9.24 czasu lokalnego doszło do zestrzelenia rosyjskiego samolotu Su-24M przez tureckiego F-16. Maszyna rosyjska była pilotowana przez Olega Pieszkowa i Konstantina Maruchtina. Pieszkow został zabity przez rebeliantów w czasie, gdy opadał na spadochronie. Tak czy inaczej dwa lata po tym bezprecedensowym wydarzeniu, które było pierwszym takim przypadkiem od lat 50. XX wieku, Turcy i Rosjanie zaczęli prowadzić wspólne działania przeciwko działającym na terenie Syrii organizacjom radykalnych islamistów. W styczniu 2017 roku podczas wspólnej turecko-rosyjskiej ofensywy lotniczej przeciwko rebeliantom maszyny Su-34 i F-16 wykonywały wspólne zadania bojowe. Natomiast podczas operacji nad Syrią kilkukrotnie dochodziło także do innych sytuacji. Po pamiętnym zestrzeleniu SU-24 przez Turków, Rosjanie zapowiedzieli, że ich SU-34 działające nad Syrią będą przenosiły pociski klasy powietrze-powietrze, aby w razie czego bronić się podczas ewentualnego starcia w powietrzu. Na okazję do udowodnienia, że nie był to wcale taki zły pomysł, jak mogłoby się wydawać. Trzeba było poczekać do 28 maja 2018 roku, gdy nad Trypolisem w Libanie doszło do przechwycenia dwóch izraelskich F-16 przez rosyjskie Su-34. Rosjanie zmusili wówczas izraelskie samoloty do wycofania się z przestrzeni powietrznej Libanu. Generalnie Wykorzystanie samolotów Su-34 w działaniach nad Syrią to bardzo ciekawy temat. Więc jeśli chcecie usłyszeć o tym coś więcej, dajcie znać w komentarzu. A co się tyczy, a co się tyczy działań prowadzonych z wykorzystaniem Su-34 na Ukrainie, to warto wspomnieć, że były one na większą skalę. Wykorzystywane chociażby podczas walk na terenie Obwodu Kurskiego, gdzie przeciwko siłom ukraińskim skierowano sporo jednostek lotniczych które jak się wydaje skutecznie opóźniły natarcie Ukraińców. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne. Bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż pewnie nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, części czołem.